ciąg geometryczny AN określony jest wzorem AN równa się minus 3 do potęgi n tej podzielić na 4 dla n-ów większych bądź równych 1. Iloraz tego ciągu jest równy. Abyśmy mogli obliczyć iloraz ciągu geometrycznego, to będziemy musieli po prostu podzielić przez siebie dwa jego kolejne wyrazy, to znaczy wyraz następny podzielić na wyraz poprzedni i wówczas nam wyjdzie iloraz q takiego ciągu geometrycznego. Czyli jak będzie najłatwiej? Najłatwiej byłoby chyba po prostu policzyć szybko, ile są równe dwa kolejne wyrazy tego ciągu geometrycznego, na przykład a1 i a2, no i potem podzielimy a2 na a1 i wyjdzie nam iloraz q. Policzmy zatem na początku, ile jest równe a1. Po prostu podstawiamy do tego wzoru w miejsce na1 i wychodzi, że a1 jest równy minus 3 do potęgi pierwszej, czyli 3, podzielić na 4. No i jeszcze obliczmy, ile jest równe a2. a2 równa się tak samo minus 3 do potęgi drugiej, to od razu napiszę 9, podzielić na 4. No i teraz liczymy q, po prostu dzieląc a2 przez a1, napiszmy, że q to się równa wyraz następny, czyli a2, podzielić na wyraz poprzedni, czyli na a1, to się równa, podstawiamy pod a2 minus 9 czwartych i pod a1 podstawiamy minus 3 czwarte, to się równa, dwa minusy dają nam plus, czyli możemy je tutaj w ogóle opuścić i zamienimy sobie od razu tą kreskę dzielenia na mnożenie. Napiszmy 9 czwartych z licznika, już bez minusa. Przypomnę, skrócił się z tym minusem z mianownika. Razy odwrotność mianownika, czyli razy 4 trzecie. To się równa, czwórki nam się skracają, dziewiątka się skraca z trójką, tu zostaje 1, tutaj 3, czyli wychodzi, że nasz iloraz q jest równy po prostu 3. Zatem prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź D.